Będzie wszystko spokojniejsze, bo oni już nie będą biegli po torach. Znaczy spokojniejsze relatywnie, aż 12800 metrowców to jest tłok. Trzeba uważać. Adam to jest profesor, nie może dać się w żadną szarpaninę. Wczoraj pokazał na 1500 metrów wielką klasę Marcin Lewandowski, kapitan naszego zespołu. Adam Krzot, drugi z naszych wielkich średniodystansowców, myślę, też doskonale wie, co robić. No, ten Szwed z reguły otwierał mocno, a Kramer tak jakby zmienił technikę biegania. Pamiętasz, zawsze dyktował dość ostre tempo pierwszych 400 metrów, Adam biegał z dołu, a teraz jest z przodu. No, mówiłeś o tym, że jest ciasno, że może być niebezpiecznie, więc chyba nie chciał Krzot ryzykować. Pytanie, jakie tempo będzie po pierwszych 400 metrach. Na razie bardzo wolno. Także mógł Krzot sobie pozwolić na to właśnie, żeby pobiec z przodu stawki. Teraz Grek wyskakuje na pierwsze miejsce i to dobrze, niech pociągnie pierwsze kółko 53-58. Przepraszam, Niemiec Reuter tuż przy naszym Adamie. Adam pilnuje, Kramer trop w trop za Polakiem. Uwaga na tego Szweda. I ten Niemiec też wydaje się groźny. Zobaczymy, Grek na czele. Adam, 300 metrów do mety już zostało. Atakuje Niemiec. Jest ciasno, niestety zablokowany Adam Krzot. Niedobrze się dzieje, spada na piątą pozycję. Co to będzie? Adam teraz nie daje się wyprzedzić Francuzowi, jednak dał się wyprzedzić. Ucieka tymczasem Hiszpan. Mówiłem o tym halowym mistrzu Europy. Hiszpan to jest dobry zawodnik, ale Adam jeszcze nie skończył tego biegu. Teraz po zewnętrznej. Adam, ruszaj! Przed Brytyjczyka Weba i przed Hiszpana. Musisz być przed nimi. Adam Krzot po 12 punktów do zespołu polskiego. Tak jest. Adam Krzot, wielka klasa, mimo takich trudności, zwycięża przed tą fantastyczną publicznością na stadionie Zdzisława Krzyszkowiaka. Minuta 46-98. Profesor był w opałach. Profesor sobie poradził. Profesor sobie poradził pięknie. Zamknęli go tam niesamowicie, no bo to jest gęsto. 12 zawodników. Tak się nie dzieje. Biega się z reguły na tym dystansie w finale w składzie 8-osobowym. Zrobiło się ciasno. Adam próbował się przepchnąć, ale tam Brytyjczyk go zamknął. No i zastanawiał się, co zrobić. Zobacz, jaki spokój mimo wszystko. Schował się, pobiegł w łuku po wewnętrznej krawędzi wjeździ, nie szarpał, nie poniosły go emocje.